aktywności wokalne zaprezentowali dziś w Ełckim Centrum Kultury m.in. strażacy, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy oraz kolejarze. Wszystko za sprawą drugiej edycji koncertu charytatywnego Noworoczne Marzenia zorganizowanego przez Ełckie Stowarzyszenie Onkolutki. Oprócz występów wokalnych były licytacje. Można było kupić m.in. wyroby lokalnych twórców czy hełm strażacki z lat 60. Najdrożej za 610 zł sprzedana została koszulka z podpisami reprezentantów Polski w siatkówce. Dochód z koncertu zostanie przekazany na letni wypoczynek dla dzieci po przebytej chorobie nowotworowej. Tym razem dzieciaki wyjadą nad morze, mówi Renata Maciorowska, wiceprezes Stowarzyszenia Onkolutki. Występy są przepiękne, licytacja bardzo fajna, także i atmosfera fajna jest, także myślę, że bardzo fajny koncert. W tym roku chcielibyśmy wysłać dzieciaki nad morze, marzy im się wyjazd nad morze. W zeszłym roku z aukcji, z koncertu plus jeszcze z pozyskanych środków udało nam się wysłać grupę dzieci na wypoczynek do Augustowa. W tym roku marzy im się morze, także zobaczymy. W sali widowiskowej ECEK-u wystąpił m.in. zespół Prezydent Band, w którego składzie byli prezydenci miasta i radni. Jak powiedzieli Radiu 5 Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku, jego zastępca Kamil Buksa, nie obyło się bez tremy. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil. Trema pewnie zawsze jest. A w szczególności, kiedy trzeba zrobić coś, czego na co dzień się nie robi. Mieliśmy tak naprawdę godzinną próbę w sobotę, ale jak widać dzisiaj w czasie występu zdarzają się chochliki, ponieważ w trakcie występu wysiadła nasza muzyka, ale kontynuowaliśmy i mam nadzieję, że wykonaliśmy utwór poprawnie. Choć majątek presu, on nie skończył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że... Miałem ze sobą tekst, także w razie jakby takiego zająknięcia mogłem spojrzeć do kartki i dalej kontynuować śpiewanie. Także stresik lekki był, ale wszystko poszło ok. Podobnie jak w ubiegłym roku, również w tym wystąpił zespół Antonówki z Urzędu Gminy Ełk i chór strażacki. Cel jest szczytny, dlatego wspieramy swoim występem Stowarzyszenie Onkolutki, powiedział Mirosław Hołubowicz, komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Wszyscy chętni zostali przyjęci bez żadnych przesłuchań, a troszeczkę akompaniator parę uwag nam udzielił, żeby to jakoś wyszło. No jest to bardzo szczytny cel i nie cierpi na tym żaden autorytet, a jeżeli możemy pomóc, to dlaczego nie? Zawsze staramy się tak podchodzić do różnych problemów. Kolejny koncert już za rok.